No, lampa skończona, tuż przed pakowaniem. Ten charakterystyczny ślad od dołu na kloszu został, prawdopodobnie to jest spaw. A poza tym, ja bym ten klosz wymienił, tak? Bo on ma takie gdzieś tam drobne mikropęknięcia, jakieś drobne ryski, naprawdę delikatne. Mam nowe, z chęcią bym wymienił, ale nie wiem, czy się nie będzie różniła. No, na pewno się będzie różnił od drugiej lampy, w związku z tym stary klosz został. Obudowa też. Proszę bardzo, uchwyty są całe. Jakieś tam drobne ślady otwarcia tej lampy gdzieś tam ja widzę. Niektórzy moi klienci nie widzą, aczkolwiek ja zawsze daję troszeczkę więcej kleju, żeby mieć pewność, że ta lampa nie będzie parowała. To sobie wszystko doszło na swoje miejsce, jest dociągnięte śrubami. Te zaczaski też nachodzą na klosz. Także wszystko jest na swoim miejscu. A że klej gdzieś tam bokiem wyszedł, no to mam pewność, że jest go na tyle dużo, że lampa nie będzie parowała.